Chciałabym Państwa przywitać nie tylko jako autorka książki Święty Prorok, ale również jako wiceprezes wydawnictwa Biały Kruk, bo jesteśmy ogromnie szczęśliwi, że aż tylu Państwa przyszło, żeby razem z nami świętować dziesięciolecie kanonizacji świętego Jana Pawła II, żeby pokazać, jak bardzo go kochamy, jak bardzo pamiętamy i jak bardzo chcemy spłacić ten ogromny dług, który wszyscy wobec niego zaciągnęliśmy. Nie wiem, nie uda nam się to na pewno, ale próbujemy, między innymi zapraszając Państwa na takie spotkania jak dzisiejsze. A wracając do książki Święty Prorok. Chciałabym zacząć nietypowo, bo od obrazu, korzystając z tego, że z nami jest wspaniały mistrz fotografii Adam Bujak. Zdjęcie na okładce Świętego Proroka jest jego autorstwa oczywiście. I jeśli Państwo popatrzycie na postać na tej okładce, to ten człowiek, który na tym zdjęciu jest, po prostu do siebie przyciąga. Ma wspaniałe, uśmiechnięte, życzliwe oczy i wyciągnięte do nas ręce. Tak wygląda. Przywołuje nas. Przywołuje nas, żebyśmy chwycili go za ręce i żebyśmy szli za Chrystusem, tak jak on za nim szedł. To zdjęcie Adama Bujaka, jak również mnóstwo innych, jak chociażby to, które tutaj mamy, wspaniałe. Czy to nie jest wspaniały prorok na tym zdjęciu? Cudowny prorok. Zawdzięczamy Adamowi Bujakowi i w tym miejscu chciałabym pewną rzecz przypomnieć, o której często zapominamy. Adam często mówi, że fotografował Jana Pawła ponad 40 lat i to jest prawda, ale początkowo te zdjęcia robił tylko do szuflady. Tych zdjęć nikt nie chciał publikować. Kogo interesował kardynał Karol Wojtyła? Adam Bujak kochał kardynała Wojtyłę jak prawdziwego ojca diecezji i jechał za nim na różne spotkania, które się odbywały bez żadnego zaproszenia, po prostu z potrzeby serca. Dzięki temu mogła powstać również książka Święty Prorok, ponieważ widzimy tu zdjęcia również z czasów kardynała Wojtyły. Także wielkie brawa dla wspaniałego mistrza Adama Bujaka za jego działalność również w czasach Karola Wojtyły. Tak więc zdjęcia Adama Bujaka poprowadziły mnie ku myśli, żeby pisząc już całościową biografię Jana Pawła II, zastanowić się, pod jakim kątem to uczynić. I te zdjęcia Adama Bujaka, w których wygląda święty Jan Paweł II jak prorok, podsunęły mi myśl, żeby spróbować wątki prorockie obecne w życiu, całym życiu Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II po prostu prześledzić. I im bardziej się nad tym zastanawiałam, im więcej czytałam, im więcej rozmyślałam, to coraz bardziej wyraziście jawił mi się w mojej wyobraźni obraz Jana Pawła II jako Mojżesza, jako współczesnego Mojżesza. I nasunęła mi się taka oto metafora, że dopóki Jan Paweł II żył, dopóki miał wzniesione ręce do modlitwy, wypraszał dla nas łaski, to niczym Mojżesz, który stał na górze i tak długo jak trzymał wzniesione ręce, tak zwyciężali Izraelici przeciw Amalekitom, tak my, katolicy na całym świecie, za życia Jana Pawła II, nawet kiedy ręce mu już opadały, kiedy nawet już nie miał siły oprzeć się na lasce pasterskiej, kiedy był wieziony na wózku inwalidzkim, który miał wygląd tronu papieskiego. Ale myśmy wtedy z nim zwyciężali. On nie pozwalał katolikom poddawać się. I co się stało? Co się stało z chwilą jego śmierci?
19 lat w tym roku minęło. Nastąpiło ogromne tąpnięcie i my zaczęliśmy przechodzić do defensywy. Absolutnie nie możemy tego czynić. Również dlatego napisałam tę książkę, Święty Prorok, żeby nam przypomnieć, jak wszystkie starania Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II, żebyśmy my nie zasypiali, żebyśmy mieli taką determinację, jaką mieliśmy za jego życia. Żebyśmy bronili świętych wartości, wartości chrześcijańskich z taką determinacją, z jaką teraz przeciwnicy katolicyzmu, ateiści, po prostu narzucają swoją zbrodniczą ideologię po raz któryś. Chciałabym o tej książce opowiedzieć. Najpierw po prostu przedstawiam definicję proroka, w jaki sposób w Starym Testamencie jest on ukazywany. A więc jest to mąż przemawiający z polecenia Boga i w jego imieniu. To osoba powołana, wybrana przez Boga do głoszenia jego słowa. Prorok to osoba miłująca Boga bezwarunkowo. To wierny sługa Boży. Ale prorok to też osoba, którą Stwórca doświadcza. To osoba, która ma władzę i autorytet. I z tego też powodu jest prześladowana przez tych, którzy boją się utraty swoich wpływów, umniejszenia swojej władzy. Prorok to osoba często nienawidzona, także we własnym kraju, szczególnie wtedy, kiedy nawołuje do nawrócenia. Czyż już choćby ta krótka charakterystyka, te krótkie zdania nie ukazują nam w tych we wszystkich wymiarach postaci świętego Jana Pawła II? Myślę, że tak. W każdej tej dziedzinie znajdziemy mnóstwo przykładów i ja te przykłady w swojej książce przywołuję. Zastanawiam się również nad jego drogą prorocką, tak ją nazywam, bo od wczesnej młodości on był do tego przygotowywany. Po pierwsze, poprzez wzrastaniu w niezwykłej pobożności. Ten chłopak, nawet zapraszając do siebie kolegów, którym pomagał w nauce, potrafił oddalić się na kilka minut do drugiego pokoju i co tam robił? Pewnego razu kolega zainteresował się, gdzie Lolek umknął, a Lolek w drugim pokoju na klęczniku modlił się. Później Lolek, będąc już Karolem, robotnikiem, potrafił tak samo modlić się w Solwaju, w fabryce, kiedy o godzinie 12 zabiły dzwony na Anioł Pański, zostawiał wiadra, które niósł i po prostu klękał na środku hali fabrycznej. Tak się kształtował przyszły prorok. Należał do sodalicji mariańskiej i był gorliwym ministrantem, a oprócz tego też taki jeden przykład bardzo mnie wzruszył, jak pisałam tę książkę, a mianowicie Lolek nosił też szkaplerz karmelitański, jak wiemy. I co roku 16 lipca jest święto Matki Bożej z Góry Karmel, które poprzedza dziewięciodniowa modlitwa, nowenna. I piękne lato, lipiec, Lolek bawi się z kolegami nad rzeką, no ale słyszy dzwony bijące z kościoła. Dzwony na nowennę do Matki Bożej. No i co robi Lolek? Żal mu zostawiać kolegów, ale mówi, że te, bo sam to wspominał już jako papież, że te dzwony go po prostu przyzywały, nie pozwalały mu zostać z kolegami. Jako 19-latek Lolek napisze: my, pokolenie najmłodsze, mamy wiarę Polonów, co sodalisem maryjnym był, a szkaplerzem, jak puklerzem, krył piersi swoje. Bardzo interesującym wątkiem wydał mi się również wątek aktorstwa w życiu Karola Wojtyły. Ale broń Boże, nie można traktować tego aktorstwa w dzisiejszych kategoriach. To trzeba o tym zupełnie zapomnieć. Nie o takie aktorstwo chodziło Karolowi Wojtyle od najmłodszych lat, bo trzeba wiedzieć, że on również będąc już w Wadowicach i grając tam zarówno na scenie Domu Katolickiego, jak i czasem w tamtejszym Sokole na scenie, gdzie prezentował się teatr międzyszkolny,
Zajmował się również sam inscenizacją teatralną. Na przykład zainscenizował Misterium o Chrystusie Królu na podstawie Apokalipsy świętego Jana. Sam to wymyślił, sam to zainscenizował. I tu już mamy taki bardzo ważny moment, a mianowicie może wtedy jeszcze przez niego nie tak całkiem rozeznany, ale na pewno uczynił to potem później już także w Krakowie w Teatrze Rapsodycznym pod wpływem Mieczysława Kotlarczyka, że on traktował teatr jako rodzaj apostolatu. Teatr miał być sceną głoszenia Słowa Bożego. Napisał w czasie wojny do Kotlarczyka: wierzę w twój teatr i chciałbym go koniecznie współtworzyć, bo on byłby różny od wszystkich polskich i nie łamałby człowieka, ale podnosił i zapalał. I nie psuł, ale przeanielał. O taki teatr mu chodziło. Oczywiście mamy też wątek później, kiedy przyjeżdża Lolek do Krakowa, poznaje oprócz kontaktów teatralnych z Kotlarczykiem, ma kontakty z apostołem Zdębnik, czyli Janem Tyranowskim i zaczyna interesować się mistycyzmem. Także słowo przez małe S prowadzi go do słowa. Lolek, jak wiemy, również tworzył poezję i jako dwudziestolatek, niespełna dwudziestoletni mężczyzna, w 1940 roku ukończył zbiór swoich młodzieńczych poezji, który miał dwa tytuły, Księga Słowiańska oraz Renesansowy Psałterz. I w tymże renesansowym psałterzu, który, jak może Państwo pamiętacie, ukazał się po raz pierwszy drukiem w 1999 roku właśnie nakładem wydawnictwa Biały Kruk i na życzenie Jana Pawła II został opatrzony fotografiami Adama Bujaka. W tymże renesansowym psałterzu znajduje się poemat Pieśń poranna Dawida. I tam pisze w pierwszej osobie Karol Wojtyła: ja jestem Dawid, jam jest pasterz, błagalną wiodę pieśń, byś się zmiłować chciał nad piastem, byś żniwo zwolił zwieść. Panie, jam Dawid, syn Izai, piastowy jestem syn, ty mi na sercu znak wypalisz, zasłucham się w twój rym. To niesamowite, że w tymże utworze dwudziestoletni Karol Wojtyła widzi siebie jako pasterza przywódcę, stojącego na czele rzesz wyznawców Pana. Dwudziestoletni człowiek wyobraża sobie, że mógłby wziąć na siebie taką odpowiedzialność dodałabym prorocką. Widzi siebie w postaci Dawida, w osobie przywódcy i pasterza całego ludu, który jest jednocześnie piastowym synem. Pisał o tym w liście do Mieczysława Kotlarczyka z grudnia 1939 roku. Napisałem dramat. Ściślej poemat dramatyczny. Nazywa się Dawid. Chodzi w stroju biblijnym i w piastowskiej płótniance i w karmazynowej delii. Wiele rzeczy, wiele spraw duszy swojej w nim objawiłem. Z kolei w innym liście Lolek pisał do Kotlarczyka takie oto zdanie, które też wydaje się prorockie i nie wiadomo, czy to proroctwo nie czeka dalej na spełnienie. Otóż pisze Lolek: Polska jest wśród Europy męczennicą największą, tą, którą on rzucił jako przedmurze Chrystusowe tyle wieków i dziś. Przecież w cierpieniach jej jest jakaś może nadwyżka nad pokutę za popełnione winy, jakiś zadatek na przyszłość, znamie fundamentów, prelud psalmierzy przyszłości. Mnie bardzo to zdanie po prostu zachwyciło i takim dreszczem dosłownie przeszyło. I jak przeczytałam to, to przypomniały mi się słowa Czesława Miłosza, które wypowiedział 60 lat później, właśnie może nie w kontekście tej poezji, ale w ogóle już w działalności świętego Jana Pawła II jako papieża. Duch wielkich polskich romantyków skazany na przegraną
wcielił się w głowę katolickiego, czyli powszechnego kościoła i w ten sposób wystąpił na scenie ogólnoświatowej historii. Jeżeli tak właśnie jest, niezbyt ważne były upadki i śmieszności nawiedzające dzieło i biografię wieszczów, skoro znaleźli swoje spełnienie w człowieku potężniejszym niż królowie i doczesni władcy tej ziemi. Proroctw Jana Pawła... Mam jeszcze trochę czasu? Dobrze, to tylko zaznaczę, że warto zwrócić uwagę na szczególnie dwa proroctwa, jeszcze z czasów Wojtyłowych tu w Krakowie, kiedy był kardynałem. Te dwa odnoszą się do roku 1976. Pierwsze proroctwa związane z wojującym ateizmem pojawiły się podczas rekolekcji wygłaszanych w Watykanie dla Pawła VI, a które potem zostały wydane między innymi również przez Białego Kruka jako znak, któremu sprzeciwiać się będą, w którym po prostu Jan Paweł II, Karol Wojtyła przewiduje już wtedy to, co mamy dzisiaj, z czym mamy dzisiaj do czynienia, to ubóstwianie człowieka i stawianie go poza dobrem i złem, stawianie go poza Bogiem, ale również człowiek ma przestać wierzyć w szatana, w jego złą moc. Człowiek ma być miarą samego siebie. A drugie proroctwo wygłosił w sierpniu w Filadelfii podczas tamtejszego kongresu eucharystycznego, kiedy pojechał tam jako delegat konferencji Episkopatu Polski, kiedy mówił o tym, że mamy już teraz do czynienia, nadchodzi starcie, ostateczne starcie, zderzenie Kościoła z antykościołem. Dziękuję bardzo.